Cześć. Startujemy z kolejnym materiałem w cyklu Heretyckiego Wroga, czyli moich małych przemyśleń i starć z wewnętrznym wrogiem i w ogóle prowadzeniem Warhammera, myśleniem o Warhammerze e, jako Warhammerowego laika. E, osoby, które widzą ten materiał po raz pierwszy, zachęcam do powrotu do, do materiału Heretycki Wewnętrzny Wróg 1. Gdzie w ogóle mówię koncepcję, jak do tego doszło, że planuję prowadzić wewnętrznego wroga, ale mam swoje przemyślenia jako osoba, która nie miała z RPG-owym warhammerem kontaktu jako gracza, ani uczestnik żadnej sesji czy gry. W sumie to nigdy. Tam jest jakby baza, a teraz będziemy omawiać poszczególne problemy i kwestie, które tam się poruszyły, poruszałem i które tam w jakiś sposób zapowiadałem. I na pierwszy rzut oka nie będzie mechanika, choć pojawiały się o to już pytania w komentarzach. Na pierwszy punkt jakby pójdzie hmm, Jesienna Gawęda. Bo tam też zapowiedziałem pewną rozprawę z tym materiałem, z, jakby z dziedzictwem Jesiennej Gawędy, ale to nie będzie jakby materiał polemiczny, nie będzie on się koncentrował na Jesiennej Gawędzie jako jakiejś hmm, krytyce czy analizie jej, yy, tylko bardziej na tym, że jest to taki styl Warhammera, który u nas w kraju bardzo dużo yy, zaznaczył, a ja jakby w w trakcie grania, przygotowań dokładnie, tak naprawdę tego wewnętrznego wroga, chce yy, doświadczyć Warhammera. To jest też coś, co jest dla mnie celem. I uważam, wydaje mi się, że doświadczenie Warhammera w Polsce z pominięciem jesiennej gawendy byłoby yy, jednoznacznym błędem. Bo tak naprawdę jesie, pytanie o jesienną gawendę i rozważanie o jesiennej gawendy są, są rozważania o klimat takiej kampanii. Czyli mamy klimat w Warhammerze. Yy. I tutaj wraca nam temat, który pojawiał się w innych materiałach, pojawia się w dyskusjach na Discordzie. To znaczy to, czy jaki jest klimat Warhammera, bo pojawia się to, że takie wątki jak na przykład bardziej groteskowy niż mroczny Monty Python, jako wzór może Terry Pratchett, jakby inspiracje, te brytyjskie inspiracje, które miały miejsce, które miały tam powiedzmy zginąć przy tłumaczeniu pierwszej edycji, a potem przez. Przejście, jakby GW w tym kierunku w drugiej edycji miały zostać trochę wymiecione, że czwarta edycja trochę wraca do tych klimatów. Ale to jest poruszanie się przy takiej tematyce, hmm, nie chcę powiedzieć zabawnej, ale właśnie takiego humoru Sowiszalskiego. Mamy oczywiście brud, zepsute zęby, mamy jakby taką pewną z historii i momentów, w którym to się dzieje, ale on funkcjonuje w trochę takiej hmm, luźniejszej. Hmm, w tym sensie luźniejszej wersji, że właśnie jak literatura sowizdrzalska, to jest o ludziach trochę z marginesu, trochę, którzy nie akceptują otaczającego ich świata i kontestują go, a że tak. A cytując Jacka Kaczmarskiego w epitafium dla Sowizdrza, z czego czego się nie da zniszczyć, z tego trzeba szydzić. E, I. I pójście w tym kierunku dla mnie byłoby proste. To znaczy, wydaje mi się, że jest to łatwiejszy do wprowadzenia klimat niż poważny Warhammer, ale jednocześnie właśnie pytanie jest dlaczego Warhammer dążył do tego, że jest mroźniejszy? czy to jest kontr emanowanie od D&D i dlatego Warhammer idzie w tym, czy ma, czy Warhammer mając po prostu w sobie chaos, mając bardzo dużo tych m, początkowych punktów yy, takiego jakby yy, yy, ziaren, z których może w, yy, wyrosnąć na mroczna przygoda też w pewien sposób nie dąży do tego. Nie jest to jakby pewien etap Warhammera, nie wymaga tego poważniejszego grania czy mroczniejszej konwencji. I tu wchodzi jakby, i tu wchodzi jesienna gawenda. Ja chciałbym się skoncentrować tak naprawdę na pierwszym tekście, czyli na jesiennej gawendzie i to chyba nawet w tej wersji, która była w nimie. E, czyli e, w ujęciu w którym w jesiennej gawędzie omawiana jest jeszcze jedna z przygód e, ta przygoda żebym nie skłamał to jest e, opowieść o zemście e, to ch nie wiem, czy to nie była ta krawędziewa przygoda yy, y, Trzewika, jakby nie chcę wnikać w to, bo yy, nie chodzi mi tutaj o archeologię RPG-ową, chodzi mi o to, że. Jesienna gawenda jest pewnym zaproszeniem do poważniejszego grania. I to wprost wynika z tekstu. Jakby całość tych tekstów była tak naprawdę opowiadaniem Trzewika o tym, jak on gra który w jakiś sposób zarezonował w wyniku jego lekkiego pióra, e, charyzmy, energii, którą posiadał w trakcie pisania i tej o, pewnej obietnicy tego, co jest więcej. To znaczy, hasło jest takie, graliście w Warhammera, zabiliście ileś goblinów, teraz zagrajcie w coś innego, teraz zagrajcie w y, inspirowane siedem czy uśpionymi sesje, ciężkie sesje, w których które mają znaczenie. Ale tak naprawdę to, co uosabia jesienną gawędę, to jest to jest coś. I nieprzypadkowo używam tego słowa, bo bodajże w tekście o bohaterach właśnie to coś jest tym, co wyrywa bohatera i kieruje go na szlak. Yy, I to coś to w wersji takiej najbardziej yy, Epigońskiej to jest, przyszli orkowie i zamordowali moją wioskę, i już nie mogę orać pola, a mojemu ojcu rozgłupali łeb toporem, a moją siostrę porwali i zabrali w góry, i teraz ruszam na szlak. Eee, I tak to brzmi śmiesznie, ale moim zdaniem problem właśnie smutnego orchamera, nazwijmy go tak, czy poważnego orchamera leży w tym, w rozumieniu jesiennej gawędy, że łączy ona rdzeń fabularny z klimatem. To znaczy, jesień, jesienność jest wpisana w. Jesienność jest wpisana w. główny rdzeń fabuły. I tutaj te uwagi dotyczące powieści o zemście są bardzo trafne, dlatego że mamy historię, gdzie chłopi, gdzie bodajże baron dręczy chłopów. Ale chłopi chcieli go zabić, i jeszcze. a to, hrabia jest akurat, i zabili służbę, straż, żonę, córeczkę itd. i, i tak dalej. I to jest właśnie ten problem. To znaczy, że e, jesień nie jest światem, jesień jest fabułą, jesień jest w postaciach, w, dot, w ich wewnętrznych przeżyciach, i wtedy oni jakby. Wchodząc w świat i inter, wchodząc w interakcję z przygodami, w których rdzeniu fabularnym jest ta jesień, te postacie, y, jakby wypluwają ją z siebie w sposób taki, który, no, staje się w końcu memem. Moim zdaniem, problem, który tutaj jest, to jest taki, że. Y, jesień staje się tym czymś, bo to właśnie to coś, co wyprowadza bohatera, to jest ta jesienność, bo chcemy grać jesienne przygody. A moim zdaniem, żeby Warhammer mógł być smutny i poważny, żeby było czuć w nim chaos, żeby ten świat miał tę pewną swoją odróżniającą wartość, my właśnie tą jesień musimy przenieść trochę w inne miejsce. Musimy nie tyle... Bo powiedzenie przeniesienie ją w tło, to będzie, będzie nieważna i tak dalej. My musimy tą jesienność... Z jakby mm, zautonomizować i uznać ją, że ona po prostu jest i kropka o co mi chodzi odniosę się, jeżeli mogliście widzieć yy, luźne wrzuty o kormaku McCartin yy, i o książce, która tam omawiam, Black Meridian Blood Meridian. i Black Meridian jest historią przemocy i to przez historię przemocy mam na myśli takiej, że tamtej przemocy jest masa i to naprawdę są jej ogromne ilości, opisane w sposób bardzo obrazowy, ale mi chodzi o coś innego. Oczywiście są punkty, w których przemoc ma ogromne znaczenie i popycha fabułę do przodu. Na przykład oddział głównego bohatera zostaje wyrżnięty przez Indian. I w tym momencie to jest właśnie to, co ta trzewikowa jesienność to coś, powiedzmy. Ale. Przemoc pojawia się już na samym początku, gdzie w pierwszym rozdziale dochodzi do zabicia kaznodziei albo do zatłuczenia typa w salonie. Ona jest gdzieś obok w tej powieści. To znaczy ona zawsze istnieje. Ona istnieje w ten sposób, że trzech ludzi wchodzi do salonu, salonu się napić, a potem jest opis: Pili za dużo, powiedzieli słowa, których nie dało się cofnąć. Na środku leży jeden mężczyzna a jego mózg wypływa na, na posadzkę. Przemoc jest. My nie musimy mieć opisu tego, że ktoś ginie. Ba, nasz bohater nie musi się przejmować tym, że jego towarzysz zginął w tym momencie. On po prostu zginął, bo tak działa ten świat. Więc to jesienność, jesienność, która w sumie też jest tą przemocowością, musimy wprowadzić w ten świat na tej zasadzie, że ona po prostu będzie się pojawiała. Że jeżeli chcemy ją taką odnaleźć, to ona musi po prostu występować. Nie tylko w opisie popsutych zębów czyjś, ale na przykład w opisie sytuacji, kiedy wchodzi się na targ, to są problemy z żywnością, bo po prostu, nie wiem, coś ze bo plony. Jest ten stały etap niedostatku, i to jest ciekawostka, bo są systemy, które komunikują to dużo lepiej. Na przykład, kiedy tworzymy w Ironsornie świat. I wypełniamy kwestionariusz, to mamy taką możliwość stworzenia jesienno-gawędowego świata. Tylko, że te wszystkie elementy odnoszą się właśnie do świata, nie odnoszą się do bohaterów. I to jest bardzo ważna rzecz. Po prostu wiemy, że będziemy wędrować w świecie, w którym są niedostatki żywności, w którym yy, w ciemności kryją się potwory, w którym wszystkie, jakby, grupy tych. Yy, ae, Ironlanderów są ze sobą wrogie i żyją tylko ze sobą, albo chodzą jakieś bandy yy, zarządzane przez wataszków i próbują ich rabować, i tam to czuć. Czuć to w tym sensie, oczywiście, jak Polak, to słyszy, no, ja jesienna gawenda. Tylko, że różnica jest taka, że to nie musi pojawiać się w fabule. To znaczy, fabuła wewnętrznego wroga może być powiedzmy taka, jak jest opisana, bo że nawet lepiej, żeby tej jesienności w niej nie było, bo jak jesienność będzie za jej marginesie, tak, żeby ona zawsze była w kącie oka. Także, kiedy na przykład wiemy w jesiennej gawędzie, że gildia kupców jest zinfiltrowana przez kultystów, i oni to sobie handlują, i my to próbujemy prześledzić i próbujemy się czegoś dowiedzieć, to. Wiem, to możemy sobie powiedzieć, a to im na rękę jest to, że mamy klęskę głodu i jest nieurodzaj i mamy e, mało e, zboża, bo mogą na tym e, robić interesy, mogą prowadzić spekulacje i tak dalej. E, ale nie możemy powiedzieć, kultyści doprowadzili do klęski e, nieurodzaju, żeby to zrobić. Bo to spowoduje, że właśnie ta jesień wejdzie nam do głównego nurtu fabuły, który powinien być zarezerwowany dla graczy, i to oni powinni mieć w nim agendę i móc ją realizować. I jeżeli oni będą zajmowali się tylko dokładaniem, jakby to powiedzieć, flavoru, powiedzmy tak, z angielskiego, do naszej kampanii, to nie będą aktywni a jednocześnie będziemy szukać coraz bardziej krawędziowych rozwiązań dla tego, yy, dla tego yy, jakby problemu, co ma dalej pojawić. No jeżeli już mieliśmy hrabiego z zabitą córką, to czym to przebijemy? Jak będziemy bardziej poszarzać ten świat? To znaczy każdy kto maluje wie, że w pewnym momencie farby nie da się dalej mieszać bo od mieszania ona nie staje się, nie zmienia swojej barwy, nie staje się inaczej nasycona, a finalnie większość im więcej będziemy dodawać kolorów, to skończymy z takim brzydkim brązowym, nic nie mówiącym, szaro-brązowym, yy, szaro-brązową breją tak naprawdę na palecie. I to jest moim zdaniem pewną jakby kwestią, którą trzeba oddzielić w jesiennej gawędzie tej starej, żeby mogła być, żeby jej wątki mogły być nadal grywalne, bo... Finałem tego wszystkiego jest y, pojawiający się zresztą chyba The Best of Portal tekst o wyborach. To znaczy, kiedy my myślimy o wyborze w takim ujęciu, y, nawet story gameowym, czy OSR-owym, mówimy, co postawić przez graczami, żeby oni wybrali, żeby ich decyzja y, żeby ich decyzja miała znaczenie, y, że pójdą tu, czy tu że sprzymierzą się z tym lub z tamtym, zgładzą lub nie zgładzą danej osoby i jak zostawić im tą agendę. Tekst o wyborach z kolei, który dotyczy monastyra, bo jest już chyba z momentu, kiedy Trzewik zarzucił granie w Warhammera, e, traktuje wybór jako budulec napięcia. Wybór tworzy e, emocje, bo jest, prowadzi do konsekwencji, w której jedna decyzja, na, każda decyzja doprowadzi do jakiegoś krachu, już powiem, że nie da się wygrać wszystkiego, ale celem tego wyboru, i to można wyinterpretować z tego tekstu wprost, nie jest to, żeby pójść w lewo czy w prawo, tylko żeby stworzyć napięcie na sesji wynikające z pozostawania na rozstajach. I to jest właśnie to coś, bo to coś to jest napięcie. Ta ciemność i jesienność jest mechanizmem budowy napięcia w jesiennej gawędzie, bo chcemy grać. W sesję, jakbyśmy grali w siedem, albo jakbyśmy inspirowali się uśpionymi, czy dwunastoma małpami, albo blade runnerem. Takie jest to pierwotne założenie, i ono rozwijając się, trafia do tego punktu. Więc paradoksalnie, jesienność w jesiennej gawędzie jest, nie jest autonomiczna, nie jest wartością świata, jest mechanizmem budowania napięcia. Jest, to są tak naprawdę, takie nazwę to. Po tym 7, to są fincheryzmy. Kto widział w latach 90. filmy Finchera, to one są pełne takich. E, wiemy, że coś się stanie. E, jakby mrok nie jest elementem świata paradoksalnie w 7, tylko służy do budowy wyłącznie napięcia. Mimo, że na końcu Morgan Freeman może sobie mówić, że warto jest walczyć o świat, żeby był lepszym miejscem, bodajże, cytując Hemingwaya. Ale. Jeżeli jesienność będzie zabiegiem narracyjno-fabularnym, który ma budować napięcie, to straci swoją autonomię. Żeby Warhammer mógł być jesienny, jesienność musi być wpisana y, w obraz świata, a nie w obraz fabuły. W obraz świata, a nie obraz decyzji. Być może z obrazu świata będą rzutować rzucować na decyzję, ale to wtedy z tego, że tak powiem, poletka jesieni, gracze sobie wezmą to, co im odpowiada, i to wprowadzą. Ale jeżeli z góry założymy, że. E, że mamy zmierzać w tym kierunku, e, no to tak naprawdę strujemy się tym i będziemy musieli tylko piętrzyć te dziwne napięcia, emocje e, i bawić się trochę jakby w mm, autora thrillera, i ta sesja będzie męcząca. A taka kampania jak Wewnętrzny Wróg nie może być męcząca musi mieć momenty oddechu. Więc ta jesienność istniejąca w świecie czyli w obrazie tego, co widzą gracze, i w tej fikcji rozumianej nie jako wydarzenia, które będą nam tworzyć potem historię, tylko jako otoczenie, jest czymś bezpiecznym, a poza tym pozwoli zbudować w pełni klimat yy, groteski. Bo groteska polega na czym? Na rozpięciu dwóch doznań. I to nie musi być do końca doznanie śmieszności, bo my, jak mówimy groteska, wychodząc z polskiej szkoły, mamy na myśli mroczkę, mrożka. Mamy na myśli mrożka i tę formę, tę, tę formę groteski. Albo mamy te takie absurdalno, momentami trochę groteskowe sytuacje, nie wiem, z filmów Barei. A tu nie o to do końca chodzi, bo pamiętajmy, że mniej na pewno interesujący autor. Lektur szkolnych, z poziomu oczywiście na etapie szkolnym, czyli Franz Kawka, też pisał groteskowe opowiadania, tylko że one nie są śmieszne, one są smutne, one są, one właśnie są jesienne. To znaczy, groteska może być w rozpięciu tych dziwnych sytuacji, nie musi być koniecznie wzbudzać w nas rozbawienia. Groteska ma na celu wzbudzać w nas pewien dysonans. Yy, pomiędzy, właśnie rozpięcia pomiędzy dwoma różnymi zdarzeniami, yy, i ten dysonans może być śmieszny, a może być dobijający. Yy, I jednym z elementów może być właśnie ta jesienność. Ta jesienność, którą zestawiamy, i możemy ją zestawić z czymś, żeby było śmiesznie, na przykład ze śmiesznym goblinem, trójnogim, mówiąc do yy, nawiązując do wewnętrznego wroga, ale możemy poszukać bardziej yy, skomplikowanych yy, relacji pomiędzy jesiennością a właśnie na przykład chęcią zysku która też pojawia się u Benów bardzo mocna w we wewnętrznym wrogu we wrogu w cieniach że tak naprawdę świat jest smutny, że dzieją się w nim złe rzeczy, a ktoś dąży do zysku albo udaje, że tego nie widzi, to też jest groteskowe wrażenie kiedy na przykład nie wiem Porzucimy martwego psa w sensie pies zdechnie przed domem Gildi Kupców i nikt na przykład nie będzie go usuwał, bo wszyscy są zajęci przeliczaniem złota, które właśnie przyjechało do dalszych rozliczeń. To nie będzie śmieszne, a będzie groteskowe, jeżeli umieścimy to w odpowiednim opisie i na przykład nie wiem, opiszemy wywalony język psa o wywróconych oczach, który utknął w drzwiach, które nie chcą się przez to domknąć. Nie chcą się domknąć, każdy go mija, dociskając go za każdym razem tymi drzwiami i wnoszą kolejne sakiewki złota. To jest to, co opisuje z tego klimatem, bo jakby nie wchodzę tutaj w kwestie fabularne, które się pojawiają, ale pokazuje, że groteska może mieć też inny obraz, nie być zabawna, ale jednocześnie, kiedy mamy właśnie tą jesienny, jesienną groteskę i jednocześnie na przykład benów skoncentrowanych tylko właśnie na rozliczaniu tego złota, który właśnie wprowadzają, i w jaki sposób w tym domu gildii znajdują się bohaterowie graczy, bo pojawili się tam, coś ich tutaj zawiało, e, na przykład sami przyszli wypłacić swoje pieniądze, albo słyszeli, że tutaj zatrudniają i od razu zaczynają im coś grać. O, skoro oni ignorują te e, biedne, e, biedne zwierzę, które już nie żyje i tak liczą, to dlaczego to złoto ma, bo to kupca? Może coś więcej? A może rozpytajmy się, dlaczego oni mają tyle złota teraz? a Może kulty chaosu w końcu, że tak powiem w takim przyspieszeniu, jakby to wszystko pracuje, a my wysyłamy sygnały. Nie musi, nie muszą, nie musieli, z, jakby, nie musieli kultyści nie musieli zabić psa, żeby ten pies nam się przydał i żeby jednocześnie stworzył to poczucie takiej pewnego uwierania, może nieśmiesznego w tym wypadku, ale właściwego bardzo dla Warhammera. I to jest moim zdaniem wniosek z jesiennej gawędy, który do niej wędruje. To znaczy, serce jest po prawidłowej stronie, ale mechanizmy takie mocno tradowe, skoncentrowane na fabule, w której tak naprawdę świat i przestrzeń są tylko i wyłącznie słabą scenografią bardzo często, powoduje, że mamy za małe naczynie, żeby zmieścić w nim wszystkie trunki. Eee, ja chciałem tego wewnętrznego wroga jako dużą kampanię prowadzić właśnie w ten sposób, żeby mieć cały czas zastawiony stół, czyli nie próbować. Zupę jeść z miski, z talerza jeść kotlety, a pić rzeczy ze szklanki, a nie mieszać wszystko w jednym, w jednym naczyniu i próbować to zblendować, a potem się dziwić, że gramatura tego koktajlu jest za duża i po prostu mi się nie mieści, bo nie jestem w stanie wcisnąć hrabiemu kolejnego jesiennego quirka, który jeszcze będzie miał znaczenie fabularne i który spowoduje szarość moralną. Yy, I po którym gracze będą się musieli zastanowić, yy, czy wybrali dobrze, a finalnie i tak yy, wyjdą z założeniem, że ten wybór nie miał znaczenia, bo celem tego, yy, tej, tego rozbratu yy, było tylko i wyłącznie to, żeby w tym momencie czuli, czuli napięcie, bo to bez powodu, że kampania szybko się yy, zwęczy Więc ja przyjmę sobie wszystkie uwagi trzewika odnośnie budowania jesienności poza fabułą. Może mi się przydadzą? Będę szukał innych. Yy, ale też wrócę, bo na przykład jak teraz sobie pomyślałem, żeby poszukać takich mrocznych, jesiennych obrazów, to chyba wrócę sobie do takiego brytyjskiego w końcu Warhammer filmu nazywa się Freds, o. Yy, w sensie chyba włókna to będzie tak yy. O wojnie nuklearnej. Co się dzieje, kiedy y, zaczyna się wojna nuklearna? To jest takie strasznie deprymujące. To jest jeden z najbardziej deprymujących filmów, jakie można oglądać. Y, jak ci ludzie po prostu y, zaczynają się zachowywać, ale są świetne sceny, świetne obrazy. Y, polecam ten film. Zresztą jest jeszcze taka kreskówka o, o, o wojnie, też nuklearnej, gdzie spada bomba i małżeństwo chowa się w domu, i tam też jest groteska, i to taka częściowo śmieszna, bo mąż ufa we wszystkie komunikaty rządu, a żona nie do końca, i oni finalnie umierają na, w wyniku choroby popromiennej, ale jest ta groteska, która nie jest śmieszna, w sensie zachowania są śmieszne, ale nie jesteśmy w stanie się śmiać, i to są wszystko. Yy obrazy brytyjskie, więc mieszające się z tym Warhammerem, więc możemy mieć smutnego Warhammera, ale chyba troszkę bez tego teraz będzie antypolonizm, bez tego e, krajowego patosu, który nakazuje nam umieścić absolutnie wszystko w centrum. Bo jeżeli chcecie mieć grę, która umieszcza wiele rzeczy w centrum, to będzie was zachęcał do zapoznania się z epopeją, bo romantyzm robi to dobrze, ale jak widać się na Gawenda robi to troszkę gorzej i tą myślą was zostawiam, one zawsze są otwarte i ja zawsze jestem otwarty na wszystkie komentarze z przyjemnością ich wysłucham, z przyjemnością wysłucham rad z przyjemnością wysłucham propozycji dzieł kultury, w których widzicie groteskę która jest niekoniecznie śmieszna bo chciałbym tę całą pracę jakby i wasze rady też włączyć do tej kampanii żeby była po prostu fajna a może coś się komuś pojawi nie wiem, jeżeli sesje pojawią się na kanale to powie, o, będzie mógł rzucić tego mema z Leonardo DiCaprio, wskazującego na telewizor. To był mój pomysł, to ja to podrzuciłem, to się tutaj pojawiło i ktoś uśmiechnie się w sercu. Na to liczę i dlatego zachęcam Was, że tak powiem, do wsparcia komentarzami, uwagami na Discordzie, w komentarzach pod tym filmikiem, jeżeli pojawi się na Facebooku, również tam w komentarzach. Przyjmę wszystko, że tak powiem, z dobrodziejstwem inwentarza i z maksymalną dobrą wolą. Dzięki, cześć.